Kurde, mówię ci coś. Kurde, mówię ci coś. Dzień dobry. Jako, że bardzo podobają wam się filmy z bratem, to postanowiłem nagrać kolejny, w którym będę go denerwował. Jest już taki film na YouTubie, zresztą pewnie widzicie po tytule. I nie, nie ukradłem pomysłu, znam lepsze słowo. Ja się po prostu tym filmem zainspirowałem. Więc słuchajcie, mordy, powiem szybko, o co chodzi. Mój brat nienawidzi, jak go się przedrzeźnia. Dlatego pochowałem cały mój drogocenny sprzęt do szafki, żeby mi przypadkiem czegoś nie rozwalił. Chociaż z drugiej strony wyświetlenia może wyjmę. I właśnie plan jest taki, żeby przez najbliższe 24 godziny, czyli dokładnie do godziny 22:15, przedrzeźniać go w taki mega chamski sposób, no i zobaczymy po prostu jego reakcję. Prawdopodobnie mi znowu coś rozwali. Od razu uprzedzam w ogóle, że to nie jest film ustawiony, jeśli coś mi rozwali, brat, bo tak się czasem zdarza. Także dobra, ja za chwilę idę do pokoju Michała, od razu już zaczynamy cały odcinek, ale zanim to oczywiście zasubskrybujcie ten przepiękny kanał oraz możecie w ogóle wbić na mojego Instagrama, który macie tutaj. Także zapraszam serdecznie, a ja w tym momencie już idę do mojego brata. Mam nadzieję, że też łapkę w górę zostawiłeś lub zostawiłaś. Także dobra, wszystkie sprawy formalne są już załatwione. W takim razie możemy przejść do tego, co lubię najbardziej. Okej, dzień dobry wszystkim, jest właśnie godzina 9:20. No i słuchajcie, nie mogę się doczekać. Wczoraj już nie chciałem mu tam przeszkadzać, ale teraz Michał sobie gra na Xboxie, a ja po prostu za chwilę wejdę i zacznę go przedrzeźniać. Tak jak mówiłem, brat mój nienawidzi, jak go się przedrzeźnia, od razu się bardzo szybko denerwuje. Także dobra, ja lecę, ja tylko dodam, że to nie tak, że jestem złym bratem, po prostu robię zemstę dla Michała, bo on mnie denerwował przez 24 godziny, to ja go też. Dobra, lecimy. Cześć, co chciałeś? Ale naprawdę, co chciałeś? No naprawdę, co chciałeś? Kurde, no wiesz, że ja tak nie lubię, naprawdę! Wiem, że tak nie lubię, no naprawdę, gościu. Będziesz tak stał. No i co, będziesz tak stał? Będziesz tak stał? Będę. Będziesz? Naprawdę, weź przestań, no bo mnie tak denerwuje. Idź stąd. No, mnie też to denerwuje. Idź stąd. Dalej będziesz tak robić? Serio? Dalej będziesz tak robić? Serio? Kurde, weź się! Gościu, nie denerwuj mnie, zostaw tą kamerę. Zostaw tą kamerę, nie denerwuj mnie. Z czego się śmiesz? Z czego się śmiesz? No, to jest ona, że to wezmę, co? Nie. Może sobie to weźmiesz. I co, będziesz mnie tak ciągle przedrzeźniał? Wiesz, że ja tak nie lubię, nie? I co, będziesz mnie tak ciągle przedrzeźniał? Wiesz, że tak nie lubię. Wiadomo, tak jak każdy lubi się podroczyć z bratem, ale to wiem, że teraz to wygląda tak, że jestem bardzo złym bratem, że w ogóle denerwuję Michała i w ogóle. Ale to naprawdę nie tak. No to co, czekamy teraz na kolejną dobrą okazję i... No wow, pierwsze wejście, a już zostałem ze trzy razy popchnięty, także... Nieźle. Masz jakie fajne maski. Masz jakie fajne maski. Nie. Nie. Naprawdę, nie zaczynaj. Naprawdę, nie zaczynaj. Ziom. Ziom. Kurde, weź nie teraz. Kurde, weź nie teraz. Nie. No nie. Naprawdę. Co ty zrobiłeś? Co? Co? Michał, co robisz? Gram Fortnite. Gram Fortnite'a. No śmieszne. Weź już naprawdę. Weź już naprawdę. Cicho bądź przez chwilę, naprawdę, bo denerwuje mnie to. Cicho bądź przez chwilę, bo naprawdę, ciągle, przez cały czas denerwuje mnie to. Przez cały czas ci tak mówiłem, ciągle po prostu, żebyś tak... Przez cały czas ci tak mówiłem, ciągle po prostu, żebyś... Nie rozumiem ci w ogóle, czemu, przecież przez ciągle... Czemu? Przecież ciągle, ciągle. Kurde, weź nie denerwuj, gościu. Naprawdę, ja cię nie rozumiem już kompletnie.
Nie, nie wiem co ty robisz. Ciągle. Ja cię nie rozumiem już kompletnie, nie wiem co ty robisz. Przecież ciągle ci powtarzam, że nie. Jak ciągle to... ci powtarzam, że nie. Po co ty tak? Naprawdę, po co ty tak denerwujesz ciągle? Naprawdę, po co ty tak denerwujesz ciągle? Kurde, mówię ci coś! Kurde, mówię ci coś. Ty, co ty robisz? Już się uspokoiłeś? No ale dobra, no bez przesady, tak? Co, nie zauważyłeś aparatu? Przecież to jest aparat, tu się wszystko nagrywa. No nie, nie zauważyłem, wiesz. No przecież działa chociaż klawiatura, ja nie mogę. Słuchajcie, i ty Michał, słuchaj, robiłem Michał na tobie, wiesz, prank, że przedrzeźnia ciebie przez 24 godziny. Nie wiem, czy zauważyłeś. Może i zauważyłeś, tak nie wiem, domyślałeś się coś? Nie, tym razem nie. Tak samo jak ta klawiatura, też się raczej nie domyślała, że zostanie tutaj. Dobra, także generalnie Michał, gniewasz się na mnie, czy tak nie za bardzo? Nie, zdenerwowałem się teraz przez cały czas ciągle po prostu, próbowałam o tym zapomnieć. No jak teraz powiedziałeś, to już nie ten, to już nie. Dobra, już... no to jak widzicie, jest zgoda. No, także w ogóle to jest taki, wiesz, odpłacenie się, bo ty mnie denerwowałeś, teraz ja ciebie trochę podenerwowałem. Także to słuchajcie, na tyle, jak macie jakieś inne pomysły, to piszcie w komentarzach, ale tak piszcie, żeby Michał nie zauważył. No, będę korzystał, co nie, z waszych pomysłów. Widzimy się już niedługo oraz na live'ach, wpadajcie na mój Instagram oraz Snapchat, wszystko w opisie. I nie zapomnijcie też o subskrybowaniu tego kanału, do zobaczenia i siema! Na kamerze. Co było na kamerze, te dwa palce? Będą jeszcze pranki, nie ma. Ale nie zauważyłem, że ty skrzyżowałeś palce.